Dzień dobry trenerze, Ryszard Kusek, Prochwionki. Trenerze, dzisiaj taka dosyć mocna porażka. Myślę, że Mszczonów miał pod pełną kontrolą ten cały mecz. W ogóle się źle zaczęło, tam trzecia, druga minuta, 1-0 do przerwy, 3 chyba pozamiatane. Aczkolwiek zespół po przerwie próbował troszeczkę zareagować, ale to 5 minut i... Można powiedzieć, że zostaliśmy w szatni, nie weszliśmy w ogóle na ten mecz. Straciliśmy bramkę w drugiej minucie, jedna pierwsza akcja Mszczowianki od razu się zemściła bramką. Przegrywamy ten mecz wysoko, bardzo wysoko, ale to też jest pokłosie tego, że w środę graliśmy bardzo ciężki mecz, było widać ciężkie nogi u zawodników. Ten mecz nas dużo sił kosztował, bo goniliśmy wynik w Hucie Czechy i tam faktycznie ta środa zostawiła troszeczkę śladu po tym meczu i to było dzisiaj widać. No, zawodnicy po prostu zostali w szatni, gdzieś tam nie weszliśmy w mecz tak, jak powinniśmy wejść. Na pewno dużo pracy czeka ten zespół, ponieważ uważam, że jest bardzo słabo przygotowany pod względem kondycyjnym, pod względem fizycznym. To było widać zresztą. Bardzo duża praca nas czeka, jeżeli w ogóle marzymy o tym, żeby się utrzymać w tej lidze na 8 czy 9 miejscu, które daje gwarantowane utrzymanie na następny sezon, to naprawdę katornicza praca nas czeka i dzisiaj zespół Mszczowianki był klasy lepszy od nas. No życzę tego panu i dziękuję za wywiad. Fajne, dziękuję bardzo.